Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 8 sesji Rady Miejskiej w Polonowie. Na podstawie ich obecności stwierdzam, że jesteśmy w komplecie. Możemy więc przeprowadzić obrady sesji i podejmować stosowne uchwały, ale musimy to jeszcze zatwierdzić poprzez nasze głosowania. Naszą obecność. Jest potwierdzenie 100% frekwencji. Witam na obradach dzisiejszej sesji członka zarządu Rady Powiatu Kuszyńskiego, pana Zenona Drobko. Witam serdecznie radnego Rady Powiatu, pana Dariusza Kalinowskiego. Witam również radnego Rady Powiatu, pana Wiesława Lebiodę. Witam serdecznie pana burmistrza. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam was, szanowni radni. W naszych obradach uczestniczą dzisiaj pan Sebastian Terlecki, zastępca kierownika zarządu dróg wojewódzkich. Serdecznie witam. Miło mi i również witam serdecznie pana Henryka Brodę, zastępcy dyrektora powiatowego zarządu. Witam serdecznie pana dyrektora ZUK-u, pana Andrzeja Kuleszę. Pana dyrektora POKiS-u, pana Feliksa Kostrzaka. Witam was, szanowni sołtysi. Pozwólcie, że przedstawię nowych sołtysów. Pan Andrzej Bieliński, sołtys Bożenica. Witam serdecznie pana Ireneusza Błaszczyka, sołtys miejscowości Garno. Pana Łukasza Witkowskiego witam, sołtys miejscowości Krytno. Pana Rafała Kisickiego z Wielenia Sołtyska. Serdecznie witam. Witam serdecznie panią Katarzynę Marzulis, sołtys Przywarzewa. Oraz pana Józefa Makowieckiego z sołtysa wsi Rzeczyca Wielka. Miło mi, że ponownie została wybrana pani Elżbieta Pawłowska na sołtysa wsi Świerczyna. Na poprzedniej sesji powitałem i przedstawiłem sołtysów z tych nowych, którzy są sprawnie wybrani. Zwracam się do państwa sołtysów o dobrą współpracę i liczę, że taka współpraca będzie. Życzę wszelkiej pomyślności, gratuluję i liczę, że ta współpraca pomiędzy samorządem naszej gminy, panem burmistrzem z waszej strony będzie jak najbardziej owocna, bo przecież wszyscy reprezentujemy naszych mieszkańców, naszej gminy. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Szanowni radni, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Czy są uwagi do tego porządku? Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty, proszę bardzo. Jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych chciałabym złożyć wniosek o uzupełnienie naszego porządku obrad o uchwałę nr 8/73/19 w sprawie deklaracji poparcia dla postulatów strajkujących nauczycieli. Szczegóły strajku postulatów przedstawi nam w późniejszej części sesji koleżanka Dorota. To jest moim zastępcą i też reprezentuje grono nauczycieli z terenu naszej gminy. Dziękuję bardzo. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zgłoszonej przez panią przewodniczącą Komisji Oświaty?
więc wszyscy radni opowiedzieli się za, nie, zobaczymy. 13 radnych jest za prowadzeniem, przeciw nikogo nie było i 2 osoby się wstrzymały. Kto jest za porządkiem obrad? Porządkiem obrad poszerzonym o ten projekt uchwały, który wniosła pani przewodnicząca. Proszę o głosowanie. Dobrze. A więc w ten sam sposób wygląda głosowanie. 13 za i wstrzymujące są tylko 2 osoby. Szanowni radni, był do oglądu protokół z poprzedniej 7 sesji Rady Miejskiej. Nie otrzymałem żadnych uwag, a więc przyjmuję ten protokół bez odczytania. Bardzo proszę pana burmistrza Grzegorza o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Polanowie odbyła się 28 marca, czyli niecały miesiąc. Na samym początku, tak jak pan przewodniczący, chciałbym serdecznie gorąco przywitać wszystkich nowych sołtysów, pogratulować wyboru i życzyć wszystkiego dobrego, dobrej współpracy z samorządem Polanowa i na rzecz społeczności sołeckiej, które państwo reprezentujecie. Szanowni państwo, w tym okresie między sesjami wydarzyły się pewne rzeczy, przede wszystkim bardzo medialne, ale jakże tutaj intrygujący strajk nauczycieli i również tu społeczność nauczycielska z gminy Polanów mocno wspiera strajkujących nauczycieli. Mówimy tutaj o dobrej szkole i tutaj dzisiaj również na sesji dziękuję Wysokiej Radzie o przyjęcie wyżej wymienionej uchwały. Szanowni państwo, również mieliśmy takie zdarzenie bardzo przykre w miejscowości Cepuń, gdzie mieliśmy bardzo niebezpieczny pożar budynku mieszkalnego. To było 4 kwietnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy do tej pory wspierali i wspierają rodzinę, która ucierpiała. Chciałbym również państwa poinformować, że ta rodzina, która straciła mieszkanie, została objęta pomocą przez Miejską Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Również spotkała się ze mną. Udzieliliśmy im lokalu mieszkalnego, socjalnego w miejscowości Chocimino do czasu wyremontowania swojego budynku. I myślę, że również tutaj taka prośba była, żebyśmy również dzisiaj, solidaryzując się z Pogorzelcami, z tą rodziną, również dokonali zbiórki na ich rzecz. Myślę, że trzeba być solidarnym w takich poczynaniach, kiedy kogoś dotknęła naprawdę tragedia, a w tym pożarze muszę państwu powiedzieć, że z domu się nic nie udało wynieść, wszystko dosłownie zostało spalone albo nie nadaje się do użytku. Proszę państwa, również w tym okresie między sesjami zakończyliśmy wielki maraton po sołectwa, 28 zebrań sołeckich. Wybraliśmy 27 sołtysów. Jeszcze raz z tego miejsca gratuluję. Nie udało się wybrać sołtysa w miejscowości Żydowo. Co prawda bardzo mała frekwencja, tylko 44 osoby. Propozycje dla każdego obecnego na zebraniu, aby był kandydował na sołtysa, nie udało się przekonać, ale myślę, że tutaj jest to wysoka poprzeczka poprzednika, która powoduje, że część osób ma jednak obawy do tej funkcji. Szanowni państwo, również chciałbym powiedzieć, że od 1 kwietnia powierzyłem obowiązki dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Halinie Serwacińskiej, długoletniemu pracownikowi tej jednostki, ale również od 1 kwietnia powołałem nowego pełnomocnika do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, doświadczonego pracownika w tym zakresie, z którego mogliśmy usłyszeć na poprzedniej sesji.
Administracji panią Justynę Kostę. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, goście, dzisiaj temat chyba najbardziej drażliwy na sesji co roku to jest stan dróg. I niestety, ale również jesteśmy wszyscy w większości użytkownikami tych dróg, to widzimy w jakim fatalnym stanie te drogi się znajdują i myślę, że tu również i Wysoka Rada i radni w powyższej sprawie zabiorą głos. Szanowni Państwo, również złożyłem wniosek do Pana Wojewody odnośnie drogi do Gołej Góry, aby ustalił, kto jest faktycznym zarządcą tej drogi, bo do tej pory, do 2018 roku, czyli równy rok temu, otrzymaliśmy informację, że to powiat nie jest zarządcą, a do tej pory przez cały czas sprawował nadzór nad tymi drogami. W związku z tym po rozmowie z panem starostą Marianem Hermanowiczem ustaliliśmy, że wystąpię do wojewody, żeby on poprzez swoje służby określił, co to jest Skarb Państwa, działka w Zarządzie Skarbu Państwa i kto za tą działkę odpowiada. Proszę Państwa, prowadzimy inwestycje zagospodarowania przestrzennego nad Zalewem Polanowskim koło Świętej Góry i również jest wyłoniony wykonawca na trzecie miejsce zagospodarowania przestrzeni w miejscowości Żydowo, budowa nowego placu zarząd. Również dobra informacja, Szanowni Państwo, że również w ramach ZIT-u, czyli Zintegrowanego Obszaru Terytorialnego, możemy rozszerzyć zakres budowy dróg rowerowych do Polanowskiego Centrum Przesiadkowego. Została wskazana ulica Żwirowa. Na to mamy zagwarantowane w ramach funduszy indykatywnych kwotę ponad 1 400 000 zł i taki wniosek, Szanowni Państwo, przygotowujemy zgodnie również z tym, co wcześniej tutaj Wysoka Rada tutaj zatwierdziła co do zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie tego projektu. Złożyliśmy wniosek do Pana Wojewody w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na ulicy Zacisze. Również, proszę Państwa, podpisaliśmy wspólnie z wszystkimi gminami powiatu koszalińskiego, powiatu białogardzkiego i powiatu kołobrzeskiego co do wspólnego złożenia wniosku na zadania oświatowe. Ten wniosek na gminę Polanów będzie opiewał na kwotę prawie 500 000 zł. To jest podnoszenie poziomu edukacyjnego naszej szkoły największej w Polanowie, ale również na zakup pewnego wyposażenia dla tej placówki oświatowej. Również na poprzedniej sesji informowałem Państwa o zakończeniu budowy kanalizacji w miejscowości Bukowo. W tej chwili przygotowujemy się do rozliczenia tej inwestycji. Otrzymaliśmy środki finansowe, już są na koncie gminy Polanów, dotyczące pożyczki finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a również pożyczka pomostowa do czasu, kiedy otrzymamy zwrot dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od Urzędu Marszałkowskiego. Również chciałbym poinformować, że Straż Miejska w Polanowie obecnie pracuje w jednoosobowym składzie. Komendant przeniósł się do innego zakładu pracy. Drugi strażnik choruje, w związku z tym pracuje tylko jedna osoba. Zresztą tutaj informowaliśmy, że tutaj musimy się zastanowić w ogóle, jak ta nasza Straż Miejska ma pracować i w jakim zakresie. Również chciałbym tutaj pogratulować Kołu Gospodyń Wiejskich ze Świerczyny pozyskania grantu na działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Gratuluję. I Szanowni Państwo, również tutaj jest z nami Pan Dyrektor Felix Kostrzak. Tutaj ma rozprowadzić pewne informacje odnośnie tej dużej majówki. Również z tego miejsca chciałbym Państwa gorąco zaprosić tutaj do Polanowa. Myślę, że tutaj plakaty zaraz otrzymacie.
I również, będąc przy głosie, chciałbym również zaapelować, aby wziąć udział w wyborach do Europarlamentu, które odbędą się 26 maja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Proszę zastępcę burmistrza, pana Piotra Dumniaka, o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, krótkie uzupełnienie dotyczące spraw takich bieżących. Jak Państwo pamiętacie, na ostatniej sesji mówiliśmy na temat placów zabaw, informacje odnośnie ich stanu. Nie ukrywam, że czekaliśmy do końca wyborów sołeckich, żeby tutaj wszyscy nowi sołtysi, zamordowani sołtysi wzięli w tym udział. Wczoraj do większości udało mi się dodzwonić i prosiłem o taką informację. Za chwilę puściły taką specjalną ankietę, by Państwo w kluczowy sposób zapisali, jak to wygląda. W czym rzecz? Chodzi nam o bezpieczeństwo dzieci. Pogoda, jak Państwo widzicie, bardzo mocno sprzyja wyjściu na placę zabaw, a te nasze place zabaw nie wszystkie są we właściwym stanie. W związku z tym musimy zadbać o to, żeby było to bezpieczeństwo zachowane, ale również jest to odpowiedzialność za to, co się dzieje na tych placach zabaw. Dlatego chcemy też, żeby to było zrobione z udziałem sołtysów. Już wcześniej rozmawiałem z panem dyrektorem ZUK-u Polanowym, Andrzejem Kuleszą. Każde wycięcie urządzenia, czy usunięcie urządzenia będzie uzgodnione tutaj z państwa sołtysami. Ma wykaz telefonów i sołtysów. Dzisiaj państwo poprosiłbym o wpisanie w tej ankiecie podstawowych informacji, bo zdaje się, że część placów, po pierwsze to skończył się okres już tej gwarancyjny, powtórę, ze względu bezpieczeństwa, pozoru wygląda na to, że ten plac stoi, ładnie wygląda, ale jak się tego dotknie w niektórych momentach, a wiem co mówię, bo kilka sprawdzałem, typu nie wiem, Bukowo, Dazewo, gdzie są naprawdę niebezpieczne dla dzieci. A dzieci nie patrzą, a chcielibyśmy, żeby to nie było z tym kłopotu. W związku z tym w porozumieniu z państwem sołtysów będzie to część urządzeń większości, czasami większości jakby usunięte, ale oczywiście szukamy nowych funduszy. Chcę państwu powiedzieć, że tutaj w ramach już tak zwanych grantów sołeckich zostały zgłoszone cztery place zabaw, to jest Domachowo, Bukowo, Kościelnica, Dazewo, przepraszam, jeszcze jest jedno. Lub na przykład mamy teraz okazję tak zwane małe granty związane z rewitalizacją. Mówimy o Nadsławiu i mówimy o Chocimienie. W przyszłym roku będzie Rzeczyca i Cetu. W związku z tym będzie znów możliwość skorzystania z tych funduszy, bo te pieniądze, które mamy w ramach tych projektów, możemy występować, są w granicach 10 tysięcy. Mówimy o placach zabaw już metalowych, nie robimy już drewnianych. Wtedy były inne czasy, inne możliwości. Trzeba było zdecydować, czy robić jeden za 100 tysięcy metalowy, czy robić, nie wiem, 5-6 po 15 tysięcy złotych drewniane. One jak gdyby skończyły swoje funkcjonowanie, w związku z tym zależy nam bardzo, żeby te place były odnowione, zabezpieczone, tak żeby można było z nich korzystać. Myślę, że tak samo odnośnie tych ewentualnych remontów. To wszystko, jeśli może ktoś zrobić, to osoba, firma, która daje atesty. Nikt nie weźmie na siebie odpowiedzialności takiej, żeby to bezpieczeństwo nie było zachowane, bo to czasami się wydaje, a przybicie jednej deski. Ale jak do czego dochodzi, zaczynają się dopiero wtedy kłopoty. Więc dlatego to proszę na to zwrócić uwagę. Myślę, że Państwo macie tą świadomość i dlatego właśnie ten apel, żebyśmy tu wspólnie z sołtysami to zrobili taki jeszcze właściwy przegląd. Oczywiście odbyły się przeglądy, nawet dwa i mamy tą wiedzę, niemniej jednak myślę, że tutaj sołtysi gospodarze terenu powinni o tym wiedzieć. Kolejna sprawa to sprawa prace społecznie użyteczne. Jak Państwo wiecie, ruszymy te prace społecznie użyteczne. Mamy ich spory już udział. Dzisiaj nie ma MOPS-u, mają szkolenie, ale mamy 40 miejsc. Jest wykorzystane około chyba 30 kilku. Ale to Państwo doskonale wiecie. Myślę, że Pani Dyrektor, czy też przedstawiciele MOPS-u kontaktowali się z sołtysami. Jeśli to powiedzmy, no nie wiem, do 7-8 maja
nie będzie osób, które mogą być przyjęte w ramach prac społeczno-użytecznych w terenie, no będziemy musieli cały to wykorzystać, po prostu skierować to na Polanów, żeby powiedzmy wykorzystać te fundusze i te limity, odnośnie przyznane na teren gminy Polanów, bo te prace są do końca listopada. Już mamy miesiąc czasu od funkcjonowania i nie wszystkie są miejsca wykorzystane, ale to też wynika ze stanu bezrobocia. To nie jest tak, jak było dawniej, że nie pamiętacie, zwłaszcza starzy radni, kiedy ostatni raz była temat bezrobocia. Chcę Państwu powiedzieć, że na koniec marca mieliśmy 414 osób bezrobotnych tego roku, a na koniec powiedzmy, nie wiem, czerwca 2005 roku 1489. No proszę zobaczyć, jak to, ale był nawet taki okres, że na koniec czerwca 18 roku, czyli ubiegłego roku 369 osób. Myślę, że ta ilość więźniów z racji sezonowych prac będzie malała. Także coraz gorzej znaleźć osoby chętne, nie mówiąc uprawnione, do niektórych prac. Oczywiście korzystamy w zasadzie w tej chwili z prac społecznie użytecznych, czasami z interwencyjnych czy też publicznych, a to są znikome ilości, bo urzędy pracy tą formułę jak gdyby negują. Szanowni Państwo, w ostatniej gazetce, tutaj tytułem takiego wyjaśnienia, ukazała się informacja troszeczkę błędna odnośnie sołtysów, gdzieś poprzepisywano, a to już nie po stronie naszej, ale też przepraszam za to, że tak się stało, to po stronie redakcji, bo dostali wykazy pełne, tam po stronie redakcji poprzepisywano czasami podwójnie, czasami gdzie indziej, a już pana sołtysa Kocika to na całkowicie zapomniano o nim. Także bardzo przepraszam, chociaż nie do końca, bo w części gazety jest oczywiście, ale to tak, ale mam taką propozycję, myślę, że panie burmistrzu w przerwie na sali ślubu zrobiły sobie zdjęcie z wszystkimi sołtysami, tak żeby powiedzmy chociażby te straty z tytułu powiedzmy niedoskonalowania wyrównać. Także zapraszam w przerwie głównej na salę ślubów, tam zrobimy zdjęcie, następnej gazecie się ukaże i myślę, że pełna ta informacja. Jak też Państwo pamiętacie, w ostatnim na zebraniach wyborczych, na zebraniach wiejskich mówiliśmy, że w najbliższej gazecie ukaże się pełna informacja odnośnie ważnych telefonów. Z sugestią wycięcia, myślę, że Państwo to zrobiliście i macie takie odcinki dedykowane dla bezpieczeństwa, ale również były dostarczone, zakładam, że do wszystkich, bo poczta jeszcze uzupełnia, jeśli gdzieś tam kogoś nie było. Odnośnie magnesów, że wszyscy dostali te magnesy, a nie tylko po to, żeby je dostać, ale żeby od czasu do czasu zajrzeć, jak na lodówce, jak segregować, bo nam się na paszko zależy. I zbliżając się do końca, ja również chcę przypomnieć Państwu, że niedługo będą dla SOES, dla organizacji, dla kół gospodyń wiejskich kolejne konkursy i to będą konkursy w ramach społecznika. Proszę to śledzić, oczywiście będziemy robić szkolenie w ramach tak zwanych działań lokalnie i jeszcze będą tak zwane inicjatywy obywatelskie, oczywiście część konkursach się głosuje i to trzeba nabierać odpowiednią ilość głosów. W związku z tym proszę o tym pamiętać, nie pamiętając o zarówno sołectwa, ale również koła gospodyń wiejskich, bo w części konkursu będzie można startować. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Ale teraz dyskusja potem będzie na temat wystąpienia. Woli uzupełnienia tylko odpowiedzi pana burmistrza. Krótka informacja, proszę bardzo. Pan radny Sygoda. Panie przewodniczący, szanowni zebrani, ja chciałem poinformować, że w Sygodzie nie ma bezprawia. Ja dalej jako sołtys i moja rada sołecka działamy i to zapewniam, że na następnego ogłoszonego dnia wyboru sołtysa będziemy działać. Dlatego nieinformowani o wyborach i to wyszło w Żydowie. Pan Roman krótko, bo potem przewodniczący, ja mam tylko pytanie w kwestii wypowiedzi pana burmistrza. Czy w temacie placów zabaw będzie jakaś szczegółowa dyskusja jeszcze na ten temat? Na dzisiejszej sesji, czy może coś było? To jest pełno takich różnych niuansów, gdzie można po prostu uratować jeszcze te place zabaw. Także parę pytań tu bym miał do pana burmistrza.
A to może formę przerwy albo interpelacji później na napisie. Dziękuję bardzo. Stan dróg publicznych na terenie gminy Polanów. Bardzo proszę pana kierownika Zarządu Dróg Wojewódzkich, pana Sebastiana Terleckiego, za panią głosem. Przebudowa drogi 206, przejście przez miejscowość Kościelnica. Była to kwota 4 285 000. Tam było dofinansowanie też również Urzędu Gminy Polany. W tej kwocie wykonano przebudowę ciągów pieszych, budowę znaczek autobusowych i miejsc postojowych. Wykonano nową nawierzchnię ekonomiczną z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz budowy kanalizacji sanitarnej. Także już to widać, można przejechać z Kościelnicy, że zostało wykończone malowanie do ziona na tym tygodniu. Także kolejną inwestycją wykonaną w terenie gminy była przebudowa, budowa wiadukt po drodze 206 w kierunku Rzeczycy. Wraz z dojazdami do tego obiektu, także po 500 metrów z każdej ze stron. Koszt tych robót to też był 660 tysięcy. Ostatnią taką inwestycją kończącą rok 2018, to dosłownie była oddana w grudniu, to była przebudowa odcinka łączącego wcześniej przebudowany wiadukt z wylotem na miasta na kierunku na miasto. I to była odnowa nawierzchni na długości około kilometra. Kosztowało to nas 1 459 000. Wykonano tutaj odnowienie nawierzchni, ustawiono bariery ochronne i wykonano elementy odwodnienia nawierzchni. Oprócz można powiedzieć tych robót inwestycyjnych, to są takie prace i roboty utrzymaniowe, które są cyklicznie corocznie wykonywane na każdej z gminy. Również na gminie Polanów to były remonty cząstkowe nawierzchni, technologie nowoczesnymi wieżycami, malowania poziome, odnowa oznakowania poziomego i pionowego, wycinka krzaków i koszenie powodzi. Natomiast jeśli chodzi do obecnego, chodzi o obecny rok, to w ramach robót inwestycyjnych jest tylko jedna pozycja, jak na obecną chwilę, jest to przebudowa miejscowości Jacinki. Tam szacujemy około 1 000 000 zł, ale myślę, że przetarg gdzieś ogłosimy w połowie maja. Natomiast reszta pozostałych robót to będzie w ramach robót utrzymaniowych. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na remonty cząstkowe, z tym, że w tym roku chcemy jednocześnie remonty robić igresami i emulsją, tak samo jak i masą na gorąco, bo tu to jest dużo zapadnień lokalnych, których technologia remontu masy na gorąco będzie bardziej odpowiednia. Rozpoczęliśmy wykaszanie krzaków, praktycznie jest końcówka chyba na gminie Polany. No i przystąpimy później do, jeśli zakończymy remonty cząstkowe, przystąpimy do odnowienia oznakowania poziomego, no i wykaszania powodzi. Myślę, że to takich najważniejszych spraw. To znaczy ja mówię w skali naszej, to będą dołożyli. No, jeśli chodzi o przebieg obiektów mostowych, to jest niedogania rejonu. Tak. No,
chciałem przypomnieć, że drogie wojewódzkie to jest 205, 206, a więc kierunek Polan, Sławno i 201 do powierzenia do granicy województwa Wiedeńskiego, do granicy województwa pomorskiego. A więc kierunek Polanów Obolicy, Polanów Sławno, Polanów Koszalnik, Polanów Miasta. Pan radny, pan Margielski, proszę uprzejmie. Panie kierowniku, na wstępie chciałem panu podziękować za szybką interwencję, jeżeli chodzi o wycinkę gałęzi w krągu, z tym, że jedną mamy prośbę. Z racji tego, że sprzęt, którym dysponowaliście, wąż od siłownika uległ awarii, nie zostało dokończone, żeby te zadania nie zostały dokończone po prostu. Gdyby była chwila wolnego czasu od waszej strony, żeby przyciął tam dwie gałęzie dosłownie zebrały. Bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję. Chcieliśmy to zrobić, ale ze względu na aurę, wiadomo, wiatry, ale w tym przyszłym tygodniu też, bo to święta są, może się nie udać, ale jeszcze mamy planowane, ale to też skupiamy się na takich interwencyjnych rzeczach, dlatego że budzimy po prostu w prąd. Tak, tak się mówi, to tylko, ale myślę, że dlatego nam się na ten powiat. Dziękuję bardzo. Pani radna, pani Janusz, proszę uprzejmie. A więc, jaki kolega, tutaj też chciałam skierować do pana Zrelewskiego wyrazy podziękowania za naprawę chodnika w miejscowości Jacinki. Podczas ostatniego spotkania okazało się, że są jeszcze takie pozostałości, które należałoby poprawić na tym naszym chodniku. Ale tutaj dziękuję za interwencję, jeżeli chodzi o tamte sprawy. Jest mi naprawdę bardzo miło, że odniósł się pan do interpelacji, jaką złożyliśmy. I tutaj mam ją przed sobą i punkt drugi, że w propozycji planu przebudowy dróg na 2019 rok zaproponowano jako zadanie dodatkowe przebudowę drogi 206 na odcinku Jacinki Polanów, w tym przejście przez miejscowość Jacinki. Mam nadzieję, że to zostanie spełnione i bardzo mnie to cieszy, że taka decyzja i propozycja planu padła. I jeżeli właśnie mogę zwrócić uwagę na miejsce, które się znajduje przy przystanku, rozmawialiśmy o tym ostatnio w miejscowości, czyli jak się spotkaliśmy i jeszcze te chodniki tam, gdzie to wymaga poprawy. Dziękuję bardzo. Panie kierowniku. Jeśli odpowiem, to przebudowa miejscowości Jacinki to jest lista 100% pan powiedział o 99 zapewne. Jeśli chodzi o chodniki, to już tam nic nie zrobimy na tych chodnikach, ale to nie dlatego, że tam się żartuje. Przebudowa obejmuje również chodniki. To świetnie, to super. Przebudowa obejmuje odcinek praktycznie od skrzyżowania na Niemicy kawałek do końca krajeta ulicy do zjazdu w kierunku pola. Czyli przebudowujemy wszystkie zjazdy, chodniki. No komplikowo wszystko, zboczy z nawierzchni. I ściek, żebyśmy mogli podać. Bardzo fajnie. Zobaczymy, co się uda po odetnie. I wydaje mi się, że tym sposobem pozbędziemy się tego problemu. Tak, no, tak. Pomimo obawy, bo ten teren praktycznie można powiedzieć tak płat. Nie ma kanału i będziemy próbować to tam na takie sprecyzowanie nawierzchni, żeby zrobić to tak, żeby ten spadek na którym, żeby te złoty się włożyć. Ale mówię, przebudowę jest cały odcinek, także... Bardzo dziękuję. Wiadomość dla Państwa sądowych sołtysów, pytania ze strony radnych, potem będą pytania z Państwa ze strony sołtysów i innych osób, które uczestniczą. Pani radna, pani Wójcik, to powodzi, proszę uprzejmie. Ja chciałam się zapytać, panie dyrektorze, czy zostały poczynione jakieś starania inspekcji o uruchomienia chodnika na ulicy Sławieńskiej? To jest ulica na drogę do Wielenia, tak? Ale to jest ulica zaczynająca się już tam od Polanowa, nie ma chodnika, nie ma pobocza. Mieszkańcy też mówią, że nie mają nawet gdzie wjechać tak naprawdę, kiedy poruszają się pieszo i rowerem. Jest mi to szczególnie bliskie, ponieważ tamtędy chodzą moi uczniowie codziennie do szkoły i wracają, więc... Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o chodnik na kierunku na Sławno, no to jest, są prowadzone rozmowy z panem burmistrzem, aczkolwiek nie będę ukrywał, że to jest dla nas potężny koszt. To znaczy, że nie należy go poczynić samemu? Nie. Po prostu no, my jak każde przedsiębiorstwo czy samorząd poruszamy się środkiem budżetowym, które dostajemy. Aczkolwiek mówię, przyglądamy się tej sprawie, rozmawiamy z samorządem, aż no na tym roku... Przyjrzyjcie się szybciej tej sprawie, ponieważ mieszkańcy walczą o 20 lat.
Ja rozumiem, ale w tym roku to będę obiecywał, że to nie jest temat. Z panem burmistrzem był poruszany. To temat jest w najbliższym czasie jest możliwość. Nie będę działał, albo będzie, albo nie będzie. Także jak wygląda, to też to mówię. Nie będę obiecywał rzeczy, o które później dorozczamy. Przyglądamy się, jeśli coś będzie w tym temacie, to na pewno przekażemy tę informację. Pan radny, pan Andrzej Rusza, no, panie kierowniku, pan blokiem nie odpowiada, ale my blokiem dziękujemy. Chciałbym również podziękować za sprawne wykonanie tego przejścia w Kościelnicy. Wiem, że mam jeszcze takich parę małych zastrzeżeń. Tam mieszkańcy mówią, że niektóre wjazdy do posesji są po prostu zrobione nie tak i na końcu Kościelnicy, miejscowości Kościelnica, brakuje krawężników. Gdyby pan kierownik o tym pamiętał i jakby się to udało na szybciej zrobić, byłoby fajnie, to myślę, że nie jest to dużo roboty, no ale mieszkańcy w sumie mają rację, zgłaszają te problemy. Jeszcze jedna sprawa, zjazd drogi 206 w miejscowości Nadbór w stronę Krytna. Już o tym informowaliśmy kiedyś. Powiem tak, jeśli chodzi o Kościelnicę, to ten brakujący krawężnik, co pan mówi, no nie było tego w projekcie, nie mogliśmy tego wrzucić, a ten odcinek był wykonywany jeszcze chyba 3 lata wcześniej. Ale postaramy się zobaczyć. Natomiast jeśli chodzi o Kościelnicę, czekaliśmy z malowaniem, które się zakończyło, rozpiszemy teraz przegląd. No to pana poproszę. I pomieliśmy już uwagi przy odbiorach, pan też właśnie chce zapewnić, że swoje zgadza. Wykonawcę poprosimy pod wykonawcę i wtedy sobie wyszczególnimy, co jest do poprawy, damy termin. Ja myślę, że mówię, że powinno nawet na górę temat znany mi już, bo już parę razy był poruszany i no, ja nie lubię takich deklaracji z kolei, bo później się nie zrobi, ale wiosną sposobem gospodarczym przyjaciela i myślę, że coś się uda. Puszczność nam, żeby dokończyć drogę tą przeżywkę normalnie. Faktycznie jechałem to. Proszę bardzo, panie burmistrzu, jeszcze powiem. Czy panie przewodniczący, panie kierowniku, bo ja tutaj na komisji wniosłem taką uwagę i prośbę, aby wszystkie zjazdy z dróg wojewódzkich w kategorii dróg niższe, żeby poprawić te wszystkie zjazdy, bo one naprawdę są dziurawe, od Dadzewa zaczynając, poprzez tutaj Świerczewo na terenie gminy Polanów w kierunku Rzeczycy przy Starym Dworcu Kolejowym wjazd do tej posesji praktycznie jest niemożliwy i gdyby można było dokonać przeglądu wszystkich tych zjazdów, to bym prosił o to, żeby je w całości poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie kierowniku. Pan radny, pan Jajnik, proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, chciałbym się panu kierownikowi przypomnieć, zgłaszałem taki problem na spotkaniu w komisji, chodzi o drogę 206, przejazd przez Nacław. Pogoda ładna, kiedy możemy się spodziewać uzupełnienia tych, no uzupełnienia nawierzchni, bo to według mnie to jest w najgorszym stanie na naszej gminie ten odcinek, zaczynając od Mokrego do Rzeczycy. No i też przypominam o tym, co zgłaszałem panu, jeśli dałoby radę odnowić te oznakowania na bukach, wjeżdżając do miejscowości Nacław. I takie pytanie, bo tutaj pan burmistrz mówił o zjazdach, nie wiem, czy to jest droga do drogi wojewódzkiej, czy do powiatowej, zjeżdżając z Nacławia w kierunku Gardna. Ten zakręt po prawej stronie, tam jest takie pobocze zarwane, tam ciężarowe samochody po prostu kruszą ten asfalt. Nie wiem, czy to droga wojewódzka już jest łapie, czy powiatowa. Dziękuję. Jeśli chodzi o Nacław i remonty czosnkowe, to myślę, że w połowie maja powinniśmy to rozpocząć remonty. Nie obiecuję, że akurat na gminie, zaczniemy od gminy, może podano. Ale generalnie będziemy już na remonty, bo jesteśmy po przetargu, co powiedziałem, jest zasadniczo podpisania umowy i dostarczenia dokumentów na swoje wykonawcy. Jeśli chodzi o te skoro odblaski, to temat można by poznać załatwiony, bo akurat mamy na wyposażeniu, jest to kwestia czasu, kiedy je zmienimy po ostatniej naszej spotkaniu na komisji. Natomiast tak jak pan burmistrz powiedział, też rozmawialiśmy już u nas odnośnie przeglądu wszystkich zjazdów, bo to jest temat taki zapóźniony, te zjazdy. Co będzie można poprawić takim sumtem gospodarczym, to zrobimy, a to jest też dla nas takie na przyszłość, może żeby kiedyś, no powiedzmy tak,
zjazd Kruszywa, czy jakiś tam na mieście Śródkowie, no to nie trzyma. Może się postaramy przyjrzeć, może faktycznie coś zrobić, jak Państwo rozmawiacie, technologii bitumicznej, te najważniejsze wydajnie. Natomiast jeśli chodzi o te zjazdy takie, bo to jak Pan mówi, na między nami a powiatówkami, to reguluje po prostu granica pasa drogowego. Także przyjrzymy się, ale przeważnie jest tak, że obręcz skrzyżowania zawsze kategoria wyższej, czyli my, no chyba, że mówię, nie ma też sztywnych granic pas drogowy, ale zakładam, że tam te 5-6-7 metrów od naszych biegun to jest tam tylko pewnie u nas, także się przyjrzymy i zobaczymy. Jeśli można jeszcze. Pytanie odnośnie malowania poziomego odnowienia polanów, ale również gminę, w jakim okresie, terminie, bo ja wiem, że okres, teren nadmorski jest teraz istotny, nie? I wszyscy mówią najpierw nadmorza, potem tu, ale w jakim terminie planuje się zrobić? Czyli jeśli zaczniemy remonty transportowe w połowie maja, no to myślę, że koniec maja, może początek czerwca. A to robimy dlatego, że ze względu jest no, technologicznie. Jeśli pomalujemy, później zbadamy te ubytki i okazuje się, że są przerwy z pomalowaniem, to tego. Rzeczyca, no bo trochę tych rzeczyca po przebudowie zostanie pomalowana może w następnym tygodniu, bo to jest temat całkiem osobny. Oczywiście, inwestycyjne. Tak, że wejdzie i wykonawca skończy kościelnicę, kończy za głowo i wejdzie na rzeczycę. Myślę, że na początku czerwca musimy jakoś tam głowy w tym temacie już. Pan radny Parszyński, proszę, Żydowo. Panie przewodniczący, panie kierowniku, już wiemy, że pieniążków nie ma, zostaną wszystkie wydane na jecinki. Ja chciałem przypomnieć, że droga 205 to jest ta alternatywna droga dojazdu nad morze. Tam drogi zostaną zrobione, a niestety u nas nie, czyli ludzie nie dojadą. Cieszylibyśmy się, gdyby te dziury, o których wspominaliśmy na naszej komisji, zostały uzupełnione, no bo no niestety, wyjazd z Żydowa, tragedia, dojazd do Polanowa, to samo. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować oczywiście panu kierownikowi tutaj. Nasza współpraca jako sołectwa i pana kierownika układa się bardzo dobrze. Jak dobrze państwo wiecie, napisaliśmy my jako sołectwo prośbę do pana kierownika o uzupełnienie oznakowania bardzo niebezpiecznego zakrętu w miejscowości Żydowo. Sprawa została bardzo szybko załatwiona. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie panu za to dziękuję i przypominam się o czyszczarce na nasz teren. Teraz powiem, dziękuję bardzo. Pan radny wspomniał, my jesteśmy na etapie podpisywania umowy i wykonawca dopiero no, zamawia, ściąga dla nas tą zamiatarkę do naszego sprzętu. Jeśli on dojdzie, no to tylko ja nie będę ukrywał. Zaczynamy od tych miejscowości nadmorskich i później zejdziemy tutaj w nasze tereny, gdzie nie mamy podpisanych umów na oczyszczanie, tak jak Polanowie. Postaramy się chociaż to interwencyjnie tak właśnie podjąć, gdzie tam jakieś większe zrobić z własnymi ludźmi. Natomiast ten odcinek od Samoszczela tutaj no jest takim, ja sam widzę, już rozmawiając u nas nawet myślę, że skosztorysujemy to mniej więcej, żeby nas kosztował, bo nie ukrywajmy też, że w ciągu roku bieżącego pojawiają się jakieś takie pieniądze gdzieś tam skądś. No i może nam się uda w tym roku, jak nie, to na pewno to już mogę obiecać, że ja nas pracował, oczywiście zostawimy w pracy następnym roku ten odcinek, bo nie ukrywam, że to była też moja droga, to już mnie to denerwowało, bo generalnie od Boboli praktycznie jest tutaj kierunek na Darłowo, Ustkę, to jest oburzone, no ale jest tendencja na razie na 206. Miejmy nadzieję, że zanim wybudują Śródkę, nie chcemy wchodzić na sąsiednią gminę, czyli Szczegliną, gdzie jest dużo gorzej niż na gminie Polanów. Także może nam się uda w międzyczasie zrobić Żydowo. Aczkolwiek tutaj tak na marginesie to jeszcze rozmowa z kierownikiem, jak wykazał, że nie jest taki musi czy coś, ale w poprzednim roku gro zadań inwestycyjnych wykonaliśmy na gminie Polanów. Było to ponad 44% wszystkich pieniążków, które nie że dlatego my to doceniamy. Nie, dlatego nie, że tak się to osoby współpracy. Tak. No, to jest zaraz może to mówimy. Bo nie ukrywajmy, że no ale pan burmistrz, pan marszałek, no zawsze mówię, jest rok bieżący, gdzieś pieniądze mogą pojawiać. My zawsze mówimy, że na diabeł, może pieniądze przynieśmy, mamy na co je wydać. Także no nas tylko to, co tak nieraz
ja jako tam inspektor nadzoru tymi robotami, my troszeczkę tych technicznych rzeczy, to no, które ja się na przykład listopadzie w grudniu, nie? No to później mamy problem z odbiorami, ale nie jest, może tak, nie jest. Dziękuję bardzo. Zwracam się do Państwa z okresu, proszę. Zgłaszała się Pani Sołtys Wawrota, tak? Ja się zgłaszałam, ale Sołtys wyczerpał moje pytanie, ponieważ dotyczyło właśnie oznakowania poziomego, bo wyjazd na rzeczyce to ostry taki trudny zakręt, tam tiry koszą. Pojawiła się ekipa malująca i pomalowała ponownie pasy przy moście te 500 metrów i odjechała. Nie, nie, a to jest naprawdę trudny odcinek, ten zakręt i mijanie się. Powiem tak, wjazd w most i te 500 metrów to był osobny przetarg. Także było pomalowane i to jest całkiem osobna firma. Natomiast ten odcinek, mówię, firma, mam nadzieję, że w tym tygodniu może skończyć darmowo. No i później ma właśnie do zakończenia tej rzeczy. To zresztą odbierając zadanie, zobowiązaliśmy wykonawcę, jest stawiony termin protokołu odbioru do 30 maja. Mam się to wykonać. Dziękuję bardzo. Pan Sołtys Wilna. Proszę bardzo. Droga 208 na Bielin. Około kilometra od skrętu na Bielin jest zapadnięta droga z prawej strony. Jest to jakieś 4, może 6 metrów kwadratowych. I co zimę, to nie jest, nie pojawiło się w tej zimy, to pojawiło się już wcześniej. I po tej zimie to zapadnięcie zrobiło się większe, także warto by się temu przyjrzeć, czy jeszcze ta droga posiada jakąś gwarancję, ponieważ jest znowu wykonana. Druga sprawa jest płynąca woda. Już jak się wjeżdża do Bielina z tej góry, woda, która deszczowa z opadów, płynie na dół, nie jest ukierunkowana i ona sobie płynie gdzie chce i wpływa w tą drugową drogę prawie w stronę jeziora. Płynie dosłownie potok, który robi się coraz większy, wpływa aż do jeziora i w zeszłym roku zostało uszkodzone nawet altana, która została nowo pobudowana, trzeba było to naprawiać. Warto by tą wodę może jakoś gdzieś złapać, ukierunkować albo jakiś może rów, czy jakąś studzienkę, którą gdzieś bokiem może by tą wodę złapać, chyba że ona płynie niżej, aż za Bielin i tam z lewej strony, gdzie zjazd na pole, zjeżdżają też traktory. I tam też ta droga już jest lekko pobocze, jest też już załamane. To z takich spraw. Po naprawie drogi, po zrobieniu nawierzchni nowej, zniknęły dwa znaki z prawej strony rezerwat przyrody. Nie zostały one ponownie ustawione. Mimo że zgłaszaliśmy do pani Sołtysowej poprzedniej, powiedziała, że niby te znaki mają wrócić. Nie wróciły. To z takich naszych uwag. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeśli temat znaków, nie mówię, jeszcze raz dopiero słyszę, także zorientuję się i najwyżej dam odpowiedź odnośnie, bo mówię, nie ukrywam, że od roku jest zastępcą kierownika, także mówię, sprawa Wiadomia nie była zmiana. Odnośnie też tego wpływu wód, to postaram się podjechać, zobaczyć, co można zrobić ewentualnie. Natomiast jest gwarancja na tą drogę i co roku robimy przeglądy gwarancyjne. Słyszałem posłyszenie jeszcze, jak nie będąc na tamte kierunka, że właśnie coś tam się dzieje. Myślę, że wymusimy na wykonawcy po prostu jakiś zabieg. Zobaczymy coś tam, gdzie po prostu robimy badania, może grunty. Także myślę, że co tematy podejdziemy. Lekcie kolejne też się już pojawiły. No co mówię, wykonamy może nawet badania, bo to one nam pokażą, co się dzieje pod wchodem. Także mówię, temat rozdawał, to nie trzeba coś obiecywać i wtedy przynajmniej piszę spotkanie, postaram się gdzieś odpowiedzieć. Dziękuję. Czy jeszcze z Państwa sołtysów? Proszę bardzo. A ja z zapytaniem o drogę naszą Strągów w stronę Lasek. Numerowanie tej drogi nie pamiętam. Tak jak się powiadomo. Powiadomo. To już następny. Tak. Czy jeszcze odnośnie tych dróg 205, 206 i w kierunku Wielina? Nie widzę. Panie kierowniku, serdecznie panu dziękuję za wystąpienie, za udział w naszym spotkaniu. Proszę pana dyrektora powiatowego Zarządu Dróg, proszę pana Henryka Brodę o zabranie głosu.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Proszę nie przeszkadzać, proszę nie rozmawiać. Temat dróg powiatowych to naprawdę wielki problem. W naszym powiecie mamy ponad 470 km dróg. Z tego około 115 km znajduje się na terenie gminy Poland. Jest to duża gmina, to tereny leśne i przebieg jest często nie przez miejscowości, ale właśnie między miejscowościami. W tym na terenie gminy Polanów tylko około 12-13% jest w stanie dobrym, a reszta jest w stanie niezadowalającym i złym. Niestety taki jest stan. Staramy się od lat poprawiać ten stan. Niemniej degradacja tych dróg następuje. Są to często drogi na płytach, asfalt wylany, płyty klawiszują, są to niekiedy drogi gruntowe, szutrowe, więc utrzymanie jest ich bardzo trudne. I możliwości powiatu i gminy Polanów, miasta są ograniczone. Staramy się co roku coś robić i robimy dużo według naszych mniemania. Jednak jest, wiem, że to jest mało w stosunku do Państwa oczekiwań. Mamy coraz lepsze samochody, a drogi pozostają miejsce. Niestety. Na terenie gminy Polanów mamy ponad 20 numerów dróg. Mógłbym, jeżeli jest taka wola, odczytać, jak te drogi wyglądają. Trochę może Państwa nogi są gdzieś i będą wiedzieli, jaki numer, jaki droga wybrzmiała. I tak, numer 3546Z od Ratajek przez Krypno do drogi wojewódzkiej 206, stan dobry, ponad 4 km na terenie gminy Polany. Powiat Solinko, numer 3547, 2,5 km, stan niezadowalający. 3548, Kościernica Solinko, Krypno, stan niezadowalający, 6,1 km. 3549Z, Kusice Ratajki, stan zły, D, 2,2 km. 3550Z do Machowo-Łukowo-Jacinki, stan dobry, 7,2 km. 3551Z, Sobno-Sierakowo-Słonieńskie, granica powiatu, stan zadowalający B. Od Sierakowa dalej stan C niezadowalający, 5,1 km. 3552Z od drogi wojewódzkiej 205 do granicy województwa Gretyń, stan niezadowalający, 1,13 km. 3553 Sowno, granica powiatu Blaski, Bożenice, Komorowo, granica, później krąg Uszyno, droga 205, stan niezadowalający, 8,53 km. Numer 3554Z, droga województwa, od drogi wojewódzkiej 206, Dadzewo, to jest kilometr 300 metrów, stan niezadowalający. 3556Z, Bożenice, Bukowo, przez Bukowo, stan A, czyli dobry, dalej stan zły, 5,86 km. 3557Z, Warblewo, stan zły, 650 metrów. 3558, granica województwa Rochowo do drogi wojewódzkiej 206, stan niezadowalający, 5 km długość. 3559Z, Rzeczyca Wielka, granica województwa Przyporsko, stan niezadowalający, długość 3,13. Droga 3566Z, Nasła, Żelekowo, droga do drogi wojewódzkiej 168, stan niezadowalający, 6,86 km. 3567Z, Karsina, Karsinka, stan niezadowalający, 3 km. 3568Z, Karsina, Młyniska, stan niezadowalający, 1,52 km. 3569Z, Cetun, droga wojewódzka 168, stan zły, 3,3 km. 3570Z, Nacław, Dardno, Cetun, Rosowa, Polanów, stan niezadowalający, 15,3 km. Planowana jest przebudowa w tym roku tej drogi. Jest złożony wniosek do programu przebudowy dróg lokalnych.
do pana wojewody. Jest wysoka ta droga na liście rankingowej, na pozycji 4, o ile pamiętam. Koszt orysowy ponad 10 milionów, 6,3 km. Do dzisiaj nie mamy wiadomości o zatwierdzeniu środków na ten cel przez pana wojewodę. I nie, nawet jeżeli byłaby zatwierdzona ta lista, to nie wyobrażam sobie, żeby w tak krótkim terminie można byłoby tą drogę zrobić ze względu na procedurę. Myślę, że to wspólnie z panem burmistrzem będziemy wnioskować, jeżeli będzie taka możliwość, o etapowanie tej inwestycji. Droga 35-71Z od drogi wojewódzkiej 205 Wieczno, Chocimino, około 7 km, stan niezadowalający. 35-72Z Żydowo Żeliwóz, granica województwa, stan C niezadowalający, 7,11 km. 35-73Z droga od drogi wojewódzkiej 205 Żydowo, granica województwa, Poręcino przez Żydowo, stan dobry A, przez Żydowo, stan dobry A, część, dalej C, niezadowalający. Ulice w Polanowie, ulica Dworcowa, 3583Z, Dworcowa, stan niezadowalający, 300 metrów. 3584Z, ulica Kolejowa, stan niezadowalający, 1,02 km. 3585Z Magazynowa, stan A dobry, 300 metrów. 3586Z ulica Mokra, stan dobry, A 0,42. 3587Z ulica Partyzancka, część ma kategorię A, czyli dobra, a stan dalej C niezadowalający, 0,1 km. 3588, ulica Stawna, stan dobry, A 0,56 km. 3589Z, ulica Strumykowa, stan A dobry, 0,2 km. 3590Z, ulica Wiejska, stan A dobry, 0,2 km. 3591Z, ulica Zamkowa, stan A dobry, 0,4 km. Ogółem 118 km. W tym około 15 km. Stan dobry i zadowalający. Co proszę państwa robiliśmy w tamtym roku, przypomnę. Bo to nie jest tak, że ten stan jest zadowalający, to znaczy, że nic nie robić. Trzeba też ten stan taki, żeby był, żeby ta degradacja nie nastąpiła większa. Wykonamy pracę w roku 2018. Wycinka zadrzewienia bukowo. To było, miało miejsce w 22-24 stycznia. W Darzewie 12, 13, 14, 16 stycznia. Laski Bożenice 16, 19 stycznia. Rzeczyca Wielka 19, 20, 21. Żydowo, Głusza, Bogęcino, też te wycinki były prowadzone 21, 22 i 3 i 6 lutego. Wycinka zakrzeczenia na drodze powiatowej Wieczno 35-71Z była robiona do drogi wojewódzkiej 206 w marcu. Naprawa drogi gruntowej Nacław-Rekowo 3566Z poprzez wykonanie odwodnienia w postaci ścinki zawężonego pobocza ziemnego, wykonanie rowu przydrożnego oraz wykonanie profilowania drogi gruntowej i wykonanie nawierzchni materiału kamiennego. To było w kwietniu tamtego roku. Mechaniczna ścinka zawężonego pobocza ziemnego na drodze powiatowej 3573Z Głusza, granica województwa, miało miejsce w kwietniu tamtego roku. Mechaniczna ścinka zawężonego pobocza również na drodze Wiecznie od drogi 205 miała miejsce również w maju tamtego roku. Mechaniczna ścinka zawężonego pobocza w Żydowie 22-29 maja tamtego roku. Remont przepustu na drogą powiatową Chocimino w sierpniu był robiony. Mechaniczna ścinka zawężonego pobocza ziemnego ciągu drogi powiatowej Wiecznie również 10-17 sierpnia była robiona. Mechaniczna ścinka zawężonego pobocza w miejscowości Rekowo we wrześniu, październiku i październiku była robiona. Naprawa płyt betonowych w ciągu drogi powiatowej okolica jeziora Wołomińskiego była robiona.
wykonanie rowu przydrożnego w miejscowości Rekowo w październiku oraz umocnienie dna rowu elementami betonowymi. Wykonanie przepustu pod drogą w miejscowości Rekowo w październiku. Odwodnienie, remont odwodnienia w miejscowości Gardno w październiku. Wymiana barier energochłonnych betonowych na bariery energochłonne stalowe w miejscowości Wieczno w listopadzie. Remont przepustu w miejscowości Wieczno w listopadzie i w grudniu. Ścinka zawieszonego pobocza w miejscowości Rokowo w październiku i listopadzie w kontynentu. Ścinka zawieszonego pobocza w miejscowości Przytosko w listopadzie i grudniu tamtego roku. Ustawienie barier energochłonnych w miejscowości Żydowo w grudniu ubiegłego roku. Mechaniczna ścinka zawieszonego pobocza ziemnego w miejscowości Nowy Żeliwórz w grudniu ubiegłego roku. Również były robione cały czas remonty cząstkowe poprzez zimie, tak zwane masą na zimno, a w okresie letnim remontem. Również była robiona poprawa oznakowania poziomego i pionowego. Najważniejsze inwestycje 2018 roku. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 35-59Z w miejscowości Rzeczyca-Wielka. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 35-70Z w miejscowości Gardno. Remont drogi powiatowej 35-72Z Żydowo-Nowy Żoliwórz w postaci podwójnego powierzchniowego trwania nawierzchni w tamtym roku. Remont drogi powiatowej 35-71 i 35 do drogi 205 Wieczną w postaci podwójnego powierzchniowego utrwalenia na wierzchu. W tym roku planujemy jako PZD czy powiatowy zarząd następujące roboty. Powierzchniowe utrwalenie na wierzchni drogi powiatowej od Rochowa do drogi 206. To jest te utrwalenie powierzchniowe, czyli grysem i emulsją. Odwodnienie drogi powiatowej 35-76Z oraz naprawa lub przebudowa przepustu pod tą drogą. Odwodnienie drogi powiatowej Żydowo-Nowy Żeliwórz granica. Odnowienie oznakowania poziomego w miejscowości Polanów. Również jest na liście tak zwanej rezerwowej, co tutaj wspomniano, utrwalenie też na wierzchni powiatowej drogi od krągu w kierunku lasu. Proszę Państwa, stan jest dróg takim bugiem jest jaki jest. Najlepszym monitoringiem tych dróg są nasi pracownicy, których wielu pochodzi i z Polanowa i codziennie przejeżdżają tymi drogami. W związku z tym możemy dosyć szybko reagować, gdy jest złamana gałęź, czy gdy drzewo się przewróci, gdy jest dziura. Nie zawsze to się nam udaje, co prawda, i taka jest prawda też, ale również z pomocą Państwa na wszystkie sygnały tutaj będziemy starać się reagować w zakresie tych możliwości, które mamy. W tym momencie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Wracam się do radnych, proszę pytania. Pani radna z jakimi pani na Dzień tylko wieczny, dzień dobry, ale także i Zadzewa. I tutaj, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to głównie droga na Zadzewo 35-54Z, 1,3 km. Tak to wygląda. Dotyczy to naprawy nawierzchni. Ta droga ma niezadowalający stan. Według mnie powinien zostać zmieniony na fatalny. Tam naprawdę mieszkańcy mają problem z tym, żeby bezpiecznie dojechać do swoich posesji. I okazało się, że jeszcze w całej miejscowości jest kawałek drogi, która jest własnością powiatu. Jest droga znajdująca się przy blokach i ta droga też wymaga naprawdę gruntownej poprawy. A w związku z tym, że już jestem przy głosie, to podczas trwania mojej ubiegłej kadencji, pod koniec, to było w październiku, złożyliśmy interpelację do zarządu dróg, która dotyczyła wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscowości Jacinki. Jest to ta nowa droga powiatowa, która jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona. I załatanie ubytków na drodze powiatowej do Zadzewa. Data napisania tej realizacji to 31 października 2018 roku. Niestety pisemnej odpowiedzi do tej pory nie uzyskaliśmy na tę interpelację. Dlatego tutaj pragnę też zwrócić uwagę na takie
Szczytnie. I poprosić o drogę dla mieszkańców Zadzewa. Dziękuję. Dziękuję. Panie dyrektorze, blokiem będziemy przeznaczać. Mówię tak, dziękuję, przyjęłem do realizacji i do rozeznania. Nie mogę tak od razu od kogoś tutaj odpowiadać, bo bym był niewiarygodny, gdybym tu powiedział, o, jutro będzie to sprawa chciałby. Co wiem, jak mam takie informacje, będę informował Państwa, a o czym nie wiem, to po prostu powiem, że będę to rozeznać. A więc wtedy chyba na wygodnie będzie trochę rzeczywiście na pan dyrektor będzie sobie notował. Pan radny, pan Magielski, a potem pan Andrzej. Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja wcześniej składałem interpelację w sprawie naprawy drogi powiatowej z Strągu w kierunku Lasek. Chciałem zapytać się pana dyrektora. Pan wspomniał przed chwilą, że droga ta będzie dodatkowo będzie naprawiana w tym roku. Jakie mam pytania o szczegóły? Jaką to technologią, jak to będzie wyglądało i ile macie na to przeznaczonych środków? Jeżeli będzie ta droga robiona, to z technologii powierzchniowego zamknięcia. Czyli najpierw załatanie wszystkich dziur, później uporządkowanie poboczy, otworzenie rowów i następnie remonterem takim kompresowym zamknięcie tej drogi powierzchniowej. Ta technologia pozwala na to, że droga później nie jest więcej degradowana i jest zamknięta, że tych dziur nie ma, jest jednolita powierzchnia. Przy czym te wszystkie nierówności w dużej części zostają przeniesione na lepsze, które występują na drogach. W tej technologii tutaj już te drogi, które robiliście i wiedzą Państwo, że to jest dobra metoda na przedłużenie trwałości tych dziur. Niemniej to nie jest docelowa przybudowa. Ja mam jeszcze dyrektorze pytanie z tego, że ten odcinek drogi należy do dwóch powiatów. Tak. Powiatu Sławieńskiego. Czy macie już uzgodnienia, żeby w jednym terminie te naprawy tej drogi po prostu skończyć? Nie mamy takich ustaleń. Mamy tylko to, że na terenie gminy Sianów z tamtej strony będzie robiona, czyli na terenie powiatu koszalińskiego z tej strony i od strony gminy Polan. Nie ma koordynacji. Jest decyzja na dzisiaj i mam takie pieniądze od strony Sianowa, że będzie robiona. A od krągu do lasy, gdy zostanie ta rezerwa. Osobna do lasy. Osobna do lasy, bo dziękuję za pomoc. Pan radny, pan Rewik, proszę uprzejmie. Panie dyrektorze, droga Kościelnica-Krytno, prosiłbym o wykonanie ścinki pobocza ziemnego. Nie było to robione już od, nie wiem od kiedy, ja na przykład nie pamiętam. I oczywiście w stronę Powica też, Sowinko-Powic. Krytno-Kościelnica, Sowinko-Powic. No ta droga to jest w fatalnym stanie. Jeżeli jakimś priorytetem naprawienia tych dróg byłoby wielkość ruchu na tych trasach, no to pewnie Sowinko Kościelnica byłaby w pierwszej kolejności. Chciałbym się też zwrócić tutaj o pomoc do tych wszystkich remontach dróg powiatowych do zarządu naszego Spolanowa, który jest w powiecie, czyli do pana Zanona Drobki, żeby pilnował pieniążki na nasze drogi. No bo, nie, bo będzie przysyłać tutaj panu dyrektorów jako chłopców do bicia, którzy jak nie dostaną pieniędzy, to nic nie robią nic. Także prosiłbym też o wzmacnianie tutaj działań. Dziękuję bardzo. Jeszcze zwracam się do radnych. Pan radny, pan Jerzy Landowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Panie Dyrektorze, no jest problem, tak, jeżeli chodzi, powiedzmy sobie, dla droga, to jest to zapisałem 3573Z w stronę Bobęcina. Ja wiem, że ta droga może nie jest przelotowa, więc dla Was jako zarządu jest to bardziej utrapieniem niżeli drogą, ale dla tych mieszkańców i dla tych, którzy tam prowadzą działalność gospodarczą, no jest tragedia. Ta droga już jest tak zdegradowana, że w zasadzie no, ówcześnie produkowanymi samochodami nie bardzo da się tam jeździć, bo te
powiedzmy sobie, kolejne są tak wysokie, że uszkadzają miski olejowe, a przy tym jeszcze uszkodzony asfalt, te dziury, które tam są, po prostu uniemożliwiają w ogóle przejechanie. Na komisji Państwo przekazali, że w dniu komisji, kiedy żeśmy rozmawiali o tych drogach, jest firma, naprawia tą drogę, nawet się ucieszyłem, za dwa dni przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią tak, no komu to mamy dziękować za zrobienie tej drogi, ja mówię, no zarządowi dróg powiatowych w Koszalinie, to podziękuj, 23 dziury załatali, sztuk 23, policzyli mieszkańcy, dzień pracy, 23 dziury, a tam są tysiące dziur. Pytają, jakimi kryteriami Państwo się kierują, którą dziurę kleić, którą nie, bo są tak rozgoryczeni, że ja się po prostu boję do tych ludzi wychodzić. Ja rozumiem Państwa subiektywny ogląd i macie Państwo rację do takiego oglądu. Niemniej pracownicy zostali skierowani i zalepili te dziury, które aktualnie tam były. Znaczy aktualnie tam jest wiele tych dziur, bo to nawet nie to, że były największe, tylko po prostu 23 sztuki. A nawet już niektórzy mówią, że już tak szybko, to tak dawno to było, że już tak naprawdę Bóg mówią, że w ogóle nie było. Ja to rozumiem, że dla Państwa to jest problem. No i też Państwo tutaj na komisji przekazywali informacje. Proszę. Odnośnie drogi do Gołej Góry, która no, odkąd powiat istniał, zawsze była powiatową. Ktoś nadał numer, ktoś ją Państwu przydzielił. Naraz dowiedzieliśmy się, że grunty, które są pod tą drogą, no nie są własnością powiatu, ja to rozumiem. No ale ta nawierzchnia i zarząd tą drogą, ktoś jakimś dokumentem, dekretem tak przyznał. Zostaliśmy bez właściciela tej drogi. W zeszłym roku dzięki uprzejmości tutaj Pana Burmistrza zostało tam połatane. Ale wiadomo, że jak się nie robi raz, drugi, to ta droga bardzo szybko się degraduje. W zasadzie nie wiadomo, kto ma tam pomóc. No tutaj słyszałem deklarację od Państwa, że ta droga zostanie połatana. Tylko teraz tak, no powiem tak, może tutaj sam radny powiatowy to powie, bo próbował tutaj na Facebooku wczoraj dyskusję podjąć. No i się okazało, że szybko musiał z tego zrezygnować, dlatego że uszkodził swój samochód. Tak? No i mówi, czego nie dbacie? Ja mówię, dzwoń po policję, wzywaj, pisz do ubezpieczyciela, niech ci wypłaci. Jak powiatowi zabraknie pieniędzy, może coś zrobi. No już naprawdę, nie, to nie to, żebym... Ja rozumiem. Ja już nie potrafię. Rozumiem. Ja już nie potrafię. Więc jeżeli pytam po prostu o termin, bo zadeklarowaliście Państwo, że połatacie są w tym roku te dziury. Nie wykopujemy się z tego. Konkretnie termin, żeby mógł odpowiedzieć mieszkańcom. Ja powiem tak. Zostało upoważnione przez Pana Starostę, żeby poinformować, że mimo, że to nie jest własność nasza, czyli powiatu, a prawo nie pozwala de facto, żebyśmy coś na nie swojej własności. Ale w drodze wyjątku porozumiem to z Panem Burmistrzem, puścimy tam remonter na ciepło i załatamy ten odcinek cały. Ale jakiś przybliżony termin, bo ta droga jest nieprzejezdna. Sądzimy, że do 15 maja to będzie. Jeszcze, że panie dyrektorze, bo odnośnie w kierunku Bobęcina pan radny też pytał, bo ja tą drogę też znam i no, jest duży ruch turystyczny w tym kierunku, bo to jest jezioro łączące właściwie powiat bytowski i powiat koszalinski, tutaj czy te działania. Panie przewodniczący, jak testowałem w tamtym roku, to jest tam pewne prace, że tak powiem, interwencyjne są w związku z tym upadek tej wody, zagospodarowaniem, żeby ten przepływ między tymi jeziorami po prostu był przejezdny i to zrobiliśmy i na ten standard będziemy dbać, no a nie jest przewidziany jakiś gruntowny remont. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan Paszczyński. Pan jeszcze chciałbym uzupełnić tutaj wypowiedź kolegi tutaj z Żydowa 10 kwietnia na tym zebraniu zgłaszałem sprawę przepustu. Byłem w tym czasie po, no nie zostałem tam nikogo. Dłuższy czas ten przepust, ta dziura została w tym stanie, co zgłaszało. Na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że nie jest to naprawione, stoi oznaczenie tylko. To jest
tam zapisa ścieżkowo 7, tak jak wspominałem. To już jest, no od 10 łatwo policzyć, to już jest ponad 2 tygodnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy drogi 3572 Z3-Lowo. To jest uzupełnienie tej nawierzchni, która została tam położona za Żydowem w stronę Rzegłowa. Wiem, że tam zostały zabezpieczone pieniążki firmy Aldesa. Chciałem się dowiedzieć, w jakim terminie zostanie ta droga naprawiona, bo niestety ta droga, o której tutaj kolega wspominał, i droga w stronę Żeliborza, ja nie wiem, co oznacza hasło niezadowalająca. Koleżanka powiedziała katastrofalna. Ja bym jeszcze to inaczej nazwał, drodzy Państwo, ale no, ciężko się do tego odnieść. I chciałbym jeszcze uzyskać informację. Zgłaszałem sprawę odnośnie ustawienia w miejscowości Żydowo słupków odblaskowych. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji, na czyje to zostało zlecenie i jakie ponieśliśmy koszta. W związku z tym, że ciężko jest połatać jakiekolwiek dziury, a stawia się takie, a nie inne oznaczenia, co dla nas wydaje się trochę kuriozalne. Myślę, że to kolego odnośnie tym przykładzie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Mogę tak, proszę, proszę, w tym momencie odpowiedzieć odnośnie tej większej sprawy odszkodowania, czy nie tyle odszkodowania, a czy tego bawią, co wpłaciła ta firma zabezpieczająca, że droga będzie użytkowana prawidłowo i ewentualne późniejsze naprawy. No niestety, ale trwają jeszcze te traktaty. W jaki sposób byśmy mogli te wadium przejąć? Bo wadium to nie jest de facto na inwestycję. Ta firma, która robiła tą inwestycję, zgodziła się, żebyśmy my wadium przyjęli, ale to cała procedura wymaga przyjęcie do budżetu powiatu, budżet powiatu przyjęcie do nas. I oprócz tego jeszcze prawnicy muszą się porozumieć. Także to nie jest tak, że ktoś wadium wpłacił, nie zrobił, to od razu nasze są pieniądze. I dlatego sprawa jest w zawieszeniu w tym momencie odnośnie dalszej tej remontu w tym Żydowie, tych odcinkach drogi zdegradowane w wyniku inwestycji tej energetycznej. Odnośnie tych słupek, próbowaliśmy diagnozować, kto to postawił słupki. Okazuje się, że nie wiadomo. Naprawdę nie wiadomo, to słupki są na wjeździe do jednej posesji. Tak, panie słupki, się do jednej posesji. Słupki takie, tak zwane pachołki, jakie są przy drogach wojewódzkich, krajowych, niekiedy przy powiatowych. Czyli to jest samowola. To samowola, no ale to jest w naszej bazie. To jeżeli ktoś sam, czy uważacie państwo, że należy to od razu usunąć? Zobaczymy. To faktycznie jest samowola, ale postawienie słupków, czy to jest budowla, czy to jest jakieś przedsięwzięcie gospodarcze. Ktoś chciał mieć lepiej oznakowany wjazd, sobie oznakował. Nie wiemy, jak to do tego podejść. Jeżeli będziemy rygorystyczni, to nakażemy usunięcie tych słupków. I tylko tyle. Pan radny Mawielski. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, bo mi umknęło. Chodzi mi o naprawę drogi Krąg Buszyno. I pytanie takie formalne. Czyli ta jest odcinek drogi powiatowej. Krąg Buszyno ma tą samą numerację, co Krąg Laski. Tak. Aha, to jest samo. Od drogi. Wrócę do pytania, kiedy naprawa tej drogi będzie. Nie powiem. Nie mam takiej deklaracji, nie mam takiej informacji, że abyśmy tam to nie jesteśmy do was. Pani radna, proszę bardzo. Panie dyrektorze, ja chciałam zapytać o tą właśnie drogę, która jest budżetowa na to, na to w Karmu Rosomacie. Kiedy jakieś konkrety, już mamy koniec kwietnia, nie mamy nic, a droga jest w fatalnym stanie. Mało tego, w Kilewie jest tak pobocze wjechane, że tam nie idzie się w nikim minąć. Nie wiem, jechałem dzisiaj specjalnie, wiem, że po raz kolejny tą drogą. Wiem, jakim jest stanie.
i tu z panem burmistrzem monitorują tą sytuację. Wniosek został złożony, jest na liście rankingowej, nie ma decyzji pana wojewody odnośnie, czy dostaniemy pieniądze na tą inwestycję, czy nie dostaniemy, czy będziemy zmuszeni w tym roku przeprowadzić tą inwestycję. Ja przypomnę, że jest porozumienie podpisane z panem burmistrzem, że koszt 10 milionów, 3 miliony z tego dofinansowania i resztę po 3,5 miliona na gminę i na podwórko. No jeżeli będzie taka zgoda, to będziemy etapować. Jeżeli będzie taka możliwość. To nie od nas zależy, jest wniosek u pana wojewody. Będzie decyzja o wojewody. Tak samo ta inwestycja stoi w Mielnie. Stoi w Mielnie, bo ale jest analogia. Dwie inwestycje w powiecie zostały zakwalifikowane. Ulica Progredo i tutaj ta droga Rosowa. Rosowa była. I na dzisiaj nie ma żadnych wiadomości. Ja dlatego ten okres tutaj mówię, że tutaj w Polanowie, czy byśmy rozpoczęli we wrześniu, czy w sierpniu, czy w lipcu, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Chociaż też w okresie letnim gorzej, bo tu turyści też przemieszczają. Ale jeżeli by ta inwestycja na ulicy Progrego w Mielnie, to turyści po prostu stoją godzinami i nie przejeżdżają. No ale mówię, że to są dwa dofinansowania. Tam jest też ponad 10 milionów. To nie od nas zależne tutaj jest. Nie widzę pytań do ze strony radnej. Bardzo proszę, zwracam się do państwa sołtysa. Pan sołtys, proszę uprzejmie, Głowa Góra. Panie dyrektorze, ja tylko jednak uzupełnienia tego, co powiedział pan Landowski. Chodzi o tą drogę na Gołą Górę i później dalej jeszcze na Doskowę tak dalej, bo wtedy droga, która była poprzednio w państwa władaniu, w tej chwili wiadomo, państwo się o tym nie chcą przyznawać, natomiast poprzednio państwo te remonty dali. Te remonty, które były poprzednio, były robione na zimno praktycznie, to wszystko starczało praktycznie. Zdarzało się, że samochód odjeżdżał, a już następny samochód spadał w dziurę po remoncie. Tytułem uzupełnienia. W tym roku praktycznie ponad 5 samochodów zostało uszkodzonych w Głogórze, tym 2 w ciągu ostatniego tygodnia. Jeden stoi na Warszawie, pęknięta belka, koło poszło z bokiem. Drugi mieszkaniec zrobił szybę. Tutaj radny powiatowy też skarżył się, że też spadł w dziurę i tak dalej. Niektóre dziury sięgają po prostu nawet w głębokości 20-25 cm. To jest tam naprawdę zagrażające życiu. Bo wielokrotnie samemu się zdarzało, że musiałem uciekać gdzieś, nie wiadomo gdzie ja z samochodu jechał, bo nie da się jechać prosto generalnie, prawda? Czy jeszcze raz proszę o to, żeby to do tego podejść poważnie i to nie są żarty po prostu, proszę moi państwo. Panie sołtysie, deklaruję, że remonterem na gorąco do 15 maja będziemy. Dziękuję. No ja nie mówię tak orientacyjnie, proszę mnie później nie trzymać, bo jak przyjdzie wichura i będziemy musieli wszystkie środki na przykład i ludzi przesunąć, żeby usuwali drzewa, to są pierwsze, tak? No bo są takie sytuacje, nie raz nie do przewidzenia. A nie jest tak, że my mówimy już tak. Przepraszam, a ten odcinek dalej za Gołą Górą, który tam leci? Ta droga była też przeznaczona. Ja wiem, ale myślę, że tylko do miejscowości, jeżeli będziemy robić. Ewentualnie kawałeczek z tam. Bo tam ten mieszkańcy mają przewidujecie w ogóle tam dalej? Na tym odcinku, że tak powiem, bitumicznym przewidujemy ten remont. A w tym dalszym odcinku? Tej gruntowej tam dalej. Nie przewidujemy. Czekamy na decyzję wojewody w takim razie. Tak, czekam. Bardzo. Pan sołtys zgarnął, pan właśnie, proszę uprzejmie. Pierwsze to bym chciał podziękować panu w imieniu mieszkańców Karpina za zrobienie w poprzednim roku tego chodnika, chociaż w części, bo tam jeszcze kawałek by się przydało go. A drugą sprawą to mówi pan też o tym, że zostało wykonane odwodnienie. Rozumiem, że przy tej drodze, przy tym chodniku, który jest. Bo czemu się pytał o odwodnienie, bo no nie wiem, czy ono zostało poprawnie wykonane.
chciałbym ewentualną poprawę tego, że ten chodnik, który został wykonany, zbiera się woda. Tam te studzienki są zatkane. No i teraz jak popada intensywnie, to droga może być nieprzejezdna. A im się zapadnie chodnik. Dziękuję za sygnał. Jeżeli są te studzienki zatkane, to będzie oczyszczenie. Proszę bardzo. Posłowie Kultury Kogut. W miejscowości Rajkowo z Jasna na boisko z drogi głównej za krótki jest przepust, żeby zjechać bezpiecznie. I druga sprawa, na drodze pomiędzy Rekowem a Macławiem, kiedyś ta osada nazywała się Huby, na ostrym zakręcie drogi stoi drzewo. Tam bardzo często kierowcy się z nim mierzą, bo niestety nie mają z nim szans. Nie ma po prostu tam gdzie uciec, jak jest pojazd jakiś większy na drodze. Czy można tu usunąć na jak pan kierownik zarządu lub wojewódzki mówił, że w tym okresie drzew nie możemy usuwać, tylko w wyjątkowych sytuacjach, bo jest okres ochronny dla ptaków. Wytrzymało specjalnego rzeczoznawcę, ornitologa, który by stwierdził, że tam nic się nie gnieździ, nic nie siada. To dodatkowe koszty. W tym wypadku to dopiero po sezonie tym lędowym to możliwe było. Prosimy tutaj o odpowiedni wniosek, żeby jeżeli będziemy faktycznie, że to jest tak jak pan mówi, to usunięcie. A przedłużenie tego przepustu na zjazd to... Muszę przeanalizować, bo jeżeli to jest na drogę gminną, to jak tutaj rozmawialiśmy o tym, że przejazdy i drogi powiatowe są trochę dalej, wchodzą w drogi gminne, a tak na posesje prywatne, czy na posesje nawet gminne, to już wykonanie przepustu zjazdu należy do właściciela posesji. Ale to robimy. Być może tak robiliśmy, ja mówię o formie, o formalności. Należy do właściciela posesji. A czy planowany jest remont drogi między Nacławiem a Rekowem na tych płytach, które się rozjeżdżają, coś tam jest? Nie mam takiej drogi. A, szybko. Dziękuję bardzo. Pani Sądy z Barbola, pani Katarzyna. Proszę. Ja jestem tutaj, usłyszałam większość określenia dróg jako niezadowalający, a naszą Barbleską jako zły, to 650. Ja tak chciałam delikatnie zapytać, czy są jakieś szanse, ponieważ mimo że jesteśmy maleńką wsią i jednostronnym kierunku, czyli Asfalt, jak się kończy, mamy takich zewnętrznych użytkowników typu dojazd cysterny z mlekiem, dzieci z minibusem. No i takie doraźne łatanie chyba troszeczkę to jest wyrzucanie pieniędzy, ponieważ no, asfalt jest położony w latach 70. na bruku. Te łaty jakby się ponownie kruszą i szkoda. Także pytam. Tak wspomniałem. 118 km dróg, 15 jest w stanie dobrym i zadowalającym. Więc wszystkie drogi powinniśmy na jakimś wyjście, jest te powierzchniowe zamykanie tych dróg. To przedłuża co najmniej na 10 lat użytkowanie tych dróg. Jednak też tego robimy gdzieś to na każdej z gmin około 5-6 km, nie dużo więcej. No, jeżeli będzie taka decyzja, bo te remonty cząstkowe, te zamykanie dróg ustalamy z gminami. Gminy wiedzą najlepiej, które drogi w pierwszej kolejności. I tu, którzy jesteśmy elastyczni i słuchamy. My mamy swoje drogi, żeby wytypowane, ale jednak zawsze się konsultujemy z gminami. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pani sołtys ze Świerczyna. Mamy ładną drogę, wszystko jest fajnie, tylko mam wrażenie, że tam jest niedokończone coś. Czyli trzeba by namalować pasy i postawić znak, że zatoczka jest bardzo fajnie zrobiona, tylko nie można z tego korzystać, żaden autobus z dziećmi nie chce się tam zatrzymać, ponieważ nie ma oznakowania. Trzeba to oznaczyć. I są porobione zaniżenia, żeby namalować pasy i trzeba właśnie oznaczyć. To było w planach, to było do zrobienia, ale do tej pory to nie jest zrobione. Przy remoncie tej naszej drogi, nie? Bo będzie przystanek, tak rozumiem? Tak, przystanek jest i nie było ani wiaty, ani oznakowania i nie ma do tej pory. Dalej, na wysokości naszej świetlicy fajnej, nowej, jest zrobiona nowa zatoczka, chodnik i
trzeba zrobić przejście dla pieszych z jednej strony na drugą i oznakować, że tam autobus mogą się zatrzymywać i żeby było bezpiecznie zawsze. Rozważamy to i sprawdzę, jak to się ma. Nie potrafię powiedzieć. Proszę bardzo, pani Sołtys, wiesz. Tak. Mam takie zapytanie, bo ty już razem właśnie pytał o tą drogę. To jest budowa w kierunku do Kraszna, do granicy województwa, gminy i powiatu. Mam takie zapytanie, czy to zabezpieczenie tego bardziej dotyczy też dalszej poprawy drogi, bo tam jeszcze nie zrobiona do Zeliborza ta droga, a dalej do granicy powiatu jest niezrobiona. Czy to zabezpieczenie też tego dotyczy, czy mamy czekać na jakieś inne pieniądze z nieba? Dotyczy tego bezpośredniego odcinka w ramach intensywnego użytkowania podczas linii energetycznej. A tam dalej to... Ja nie chcę być niegarygodny, nie potrafię w tym momencie powiedzieć. Pan Sołtys, zawsze do pan Sołtys. Fakt pracy zgłoszonych przed zdarzeniem, że nie jest oznakowany. Mijanki, które są, bo jest wąska droga. Wąska droga, mijanki są cztery, są w takim stanie, bo w ogóle strach jest wjechać. Gałęzie do wycięcia są też i droga od śrubek i do remontu gruntowa. Pani radna, powiadała się ten dokument też. Cieszę Państwa Sołtysów. Nie widzę nic. Ja chciałem podziękować za wszystkie głosy. Przykro mi, że mam takie wiadomości, jakie mam. Panie Burmistrzu, dziękuję za współpracę. Szanowni Państwo, drogi to zawsze emocje, a szczególnie drogi powiatowe. Muszę powiedzieć, że pan dyrektor Henryk Broda jest osobą odważną. Pełną funkcję wieloletnim był wójtem gminy Będzino i potrafi rozmawiać z ludźmi, zresztą Państwo to zauważyliście. Myślę, że gmina Polanów dobrze współpracuje z Zarządem Dróg Powiatowych i proszę Państwa, wszystkie te uwagi Wasze, moje też odczucia, to tutaj nie trzeba być znawcą, że najgorszy stan jest zawsze dróg powiatowych i to jest od lat. I proszę Państwa, o tym wiemy, ale żeby ten stan zmienić, to przede wszystkim to trzeba mieć środki finansowe na to, żeby można było w to inwestować. I dlatego tutaj powiat, proszę Państwa, jeżeli nie będzie miał dodatkowego zasilania środków zewnętrznych, to proszę Państwa, te drogi w dalszym ciągu będą ulegały degradacji, będą coraz gorsze, a nie coraz lepsze. Przy tych ilościach dróg, które mamy na terenie gminy Polanów, powiatowych, to niestety, ale tak będzie. Ale proszę Państwa, ja myślę, dlatego tak ważne jest, aby dbać o te nasze drogi i zabiegać o to, żeby w tych inwestycjach na tych drogach powiatowych również znalazły się drogi powiatowe w tych wieloletnich planach inwestycyjnych. No i trochę jestem zmartwiony, bo na spotkaniu z panem starostą usłyszałem informację, że zarząd powiatu przyjął wieloletni plan inwestycyjny na całą kadencję i nie ma żadnej drogi powiatowej w gminie Polanów. I dlatego tutaj mój apel do członka zarządu, pana Zenka, żeby dbał o to, żeby jednak te inwestycje w jakiś sposób tam się znalazły. Plan to jest jedna rzecz, może ulec w ciągu tam kadencji zmian, ale również, proszę Państwa, mam taką informację i wiem, że na pewno tak będzie po rozmowach w Urzędzie Wojewódzkim odnośnie naboru wniosków, które odbyły się tutaj w miesiącu maj, do 15 kwietnia. Były możliwe zgłaszania dróg powiatowych. Zostały zgłoszone drogi powiatowe z gminy Bobolice i z gminy Sianów. Ale, proszę Państwa, będzie dodatkowy nabór wniosków na drogi powiatowe w tym roku, myślę, że w miesiącu lipiec, może sierpień, może czerwiec. Dlatego tutaj moja prośba do pana Zenka Drobki, aby przypilnował, żeby może w tym naborze
tym naborze może znalazła się droga powiatowa, która z terenu gminy Polanów, którą ewentualnie byśmy wspólnie również przy współfinansowaniu samorządu Polanowa mogli wyremontować. Dlatego taka moja prośba, ale również tutaj uwaga do kolegów radnych pozostałych, żeby również te rzeczy tam pilnowali, pilotowali, tak żebyśmy tutaj nie tylko oglądali, jak gdzie indziej drogi są remontowane czy inwestowane, a u nas tutaj zostaniemy zapomniani. Dlatego jeszcze raz tutaj podsumowując, to chcę podziękować za dobrą współpracę. No i myślę, że proszę Państwa, tu się nie ma na co obrażać. Jeżeli mamy takie możliwości, no to musimy tak ten materiał, tak ten stan dzielić, jaki mamy obecnie. Oczywiście tutaj Pan Dyrektor wspomniał o naborze, który odbył się w tamtym roku. I proszę Państwa, w takich sytuacji pierwszy raz ćwiczymy taką sytuację w naborze, który dotyczy również drogi gminnej, drogi powiatowej. Bo proszę Państwa, w latach poprzednich zawsze było tak, że na koniec października już wiedzieliśmy, co w danym roku będziemy robić. Dzisiaj mamy praktycznie maj, czeski film i też mam takie przeczucia, że jeżeli będzie informacja, kiedy uruchomimy całe procedury podpisania umowy, ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy, no i ten termin graniczny czy warunki atmosferyczne do miesiąca grudnia czasami mogą uniemożliwić, czyli również mam takie obawy, że jeżeli te inwestycje wejdą, czy będą technicznie możliwe do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drogi gminy, bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza, pana Piotra Górniaka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Pan Burmistrz już sporo opowiedział na temat dróg, również naszej gminy, w razie pierwszego wystąpienia, jak i również teraz, ale parę słów uzupełnienia. Szanowni Państwo, jak już było wspomniane, zarówno Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak i Powiatowym Zarządem Dróg na bieżąco, czy te starostwa na bieżąco współpracujemy. W zasadzie w każdej inwestycji mamy swój udział. To Państwo na bieżąco śledzicie w tych wnioskach inwestycyjnych. Co jakiś czas na sesji dajemy własny udział w różnej kwocie, ale dajemy i to są nasze pieniądze. Na tak zwane bieżące utrzymanie, czy też bieżące remonty, kwota w budżecie jest niewielka, w granicach 150 tysięcy złotych. Są to niewielkie pieniądze, a też przypomnę, że jak w dróg wojewódzkich mamy lekko ponad 100 km, lekko ponad 50 km, ponad 100 km dróg powiatowych, tak prawie 500 mamy kilometrów dróg gminnych. Z tego 90 parę procent to są drogi gruntowe. I ciężko mówić o takim utrzymaniu tych dróg i robieniu inwestycji, skoro są to drogi gruntowe wymagające naprawdę olbrzymich nakładów, bo każda zmiana pogody i przejazd ciężkiego sprzętu, czy też inwestycyjnych, czy też powiedzmy wywożących z lasu, powoduje olbrzymie uszkodzenia. W tej chwili tutaj pan Matura, który robił, zbierał te wszystkie dane odnośnie remontu różnych odcinków dróg, jest tego, patrząc na to, jest około 40 kilku różnych odcinków. Mówię o drogach tylko i wyłącznie gminnych. Potrzeba olbrzymich pieniędzy, czekaliśmy trochę na tą suszę, część z tych będzie to realizowana. Ale takie przypadki, jak pan tutaj burmistrz wspominał przed chwilą odnośnie na przykład ulicy Różanej. Nie tak dawno na komisji gminnej, na dwóch komisjach mówiliśmy na ten temat, no budzi to pewne emocje. Mieszkańcy czekają, to my wiemy, ale też chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to wreszcie będzie. Bardzo nam na tym zależy, czekamy prawie pół roku i oby z tego, co tutaj jakieś tam wstępne rozeznanie mamy, że niby się kwalifikujemy, ale póki nie mamy glejtów w ręku, to trzeba poczekać i tutaj staramy się to utrzymać ten stan tej ulicy, niemniej jednak na pewno dokładnie wykonanie inwestycji łącznie również z kanalizacją deszczową czy też drogi, czy też energetyczną, to jest dość istotne. Nie tak dawno został złożony wniosek kolejny gminy Polanów na przebudowę ulicy Zacisze, a to dopiero wniosek został złożony, musimy poczekać, jak to będzie wyglądało. Bo to jeszcze kilka dni, tygodni temu został ten wniosek złożony, jest to nowy wniosek.
Przypominamy również o tym, że w budżecie gminy mamy niewielkie środki na dokumentację kilku odcinków dróg. Chcemy już w najbliższym czasie ogłosić takie konkurs na dokumentację. To między innymi jest właśnie Tadzewo, między innymi jest ulica Przytorze, czy też ulica Amońska. Wtedy się okaże, w jakim zakresie i jakie mamy możliwości finansowe, biorąc pod uwagę pełną tą dokumentację na ten cel. Mówiąc o drogach gminnych, nie należy też zapominać o drogach rowerowych, bo to też są drogi, jak sama nazwa mówi. I tutaj, jak Państwo wiecie, od pewnego czasu realizujemy inwestycje w ruch rowerowych. Wykonaliśmy centrum przesiadkowe, tak naprawdę w cudzysłowie Park Dworzec. Myślę, że w pełni zaakceptowany przez mieszkańców, bo to już nawet na stronach i forach internetowych chwalą, to ładnie ten obiekt wygląda, z czego się bardzo cieszymy. To jest kwota rzędu 1 000 000 zł. Teraz trwają prace nad budową dróg rowerowych, kierunek Rzeczyca i kierunek Jacinki. Do 15, do końca października jest ta realizacja tego zadania. Co jest ważne, jest to zadanie finansowane wyjątkowo, bo to jest 85% dofinansowania. W żadnych innych inwestycjach, tylko w ramach RPO możemy takie zadania realizować i to jest olbrzymia kwota w związku z tym dofinansowania, dlatego też w tym kierunku idziemy. To, co już Pan Burmistrz wspominał w pierwszej części wystąpienia na początku sesji, że chcemy zrobić w ramach tych dróg rowerowych, które są, bo to się liczy, to jest na zasadzie takie, że miejsce pracy i do miejsca pracy, stąd ta nazwa drogi rowerowe, a nie ścieżki rowerowe, to nie jest rekreacyjne, tylko są dojazdy do miejsc pracy. W związku z tym na ulicach Żwirowa do firmy Maset, tutaj chcemy skorzystać z tych argumentów i jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentów. Nie ukrywam też, że chcemy zwężenia tej drogi rowerowej, bo udało nam się to zrobić, zwężenie tej drogi rowerowej na trasie do Rzeczycy i do Jacinek, ale unijny system, tak zwany KOF, który zmusza nas do pewnych standardów i 2 metry to jest w przypadku drogi rowerowej, dwukierunkowej, a już na przykład 2,5 metra musi być droga rowerowa i przejście dla pieszych. W przypadku Żwirowej taki element musimy uwzględnić. Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z takim wnioskiem. Nie wiemy, jak to będzie rozpatrzone, bo to dosłownie ostatnie taka próba i czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Niemniej jednak, gdyby nawet była negatywna, chcemy ją robić, bo tu również mamy zagwarantowane pieniądze bezkonkursowe na ten cel. Około razem naszym udziałem też 85%, 1 400 000 zł. Myślę, że jest szansa, żeby to w przyszłym roku zrobić. Przy okazji tych dróg rowerowych też przypomnę Państwu, że również powstał plac manewrowy, spory parkingowy, przepraszam, manewrowy przy dworcu. Bardzo się przydaje, szczególnie jak są imprezy, szczególnie jak jest na przykład Święto Zmarły, gdzie wszystko jest wypełnione, ale podobny plac chcemy również zrobić tutaj w Polanowie przy ulicy Stawnej w ramach budowy targowiska. Jeszcze w miesiącu maju chcemy ogłosić konkurs na budowę targowiska. Tam oprócz części handlowej będzie również część parkingowa i w zależności od kosztów, jakie będą, bo już wiemy doskonale, że w granicach 30% podrożały zarówno materiały, jak i robocizna w stosunku do wyceny. Będzie również część parkingowa, na pewno się przyda, połączona z obecnym tym placem, gdzie jest namiot, może być kapitalną rzeczą na potrzeby również mieszkańców, nie tylko imprez, ale w ogóle, żeby zostawić pojazdy. A przeniesienie tego targowiska wiąże się z przebudową naszego rynku, gdzie również tam już nie będzie parkowania w centrum samochodów. Tutaj myślę, że Państwo wiecie doskonale, też w ramach właśnie RPO mamy robić plac zagospodarowania tego terenu. Również przewidziany jest parking dla mieszkańców, szczególnie w okolicy, no wiem, blokie, uplewania, żeby tak już na jasności przekazać.
To w zasadzie tyle tych informacji. Szanowni Państwo, tam jeszcze w międzyczasie były zbierane informacje, może jeszcze nie do końca wszyscy dali. Czasami brakowało w niektórych miejscach tablic informacyjnych kierunkowych. Tutaj pan Piotr Kierowicz to zbiera i to zostało częściowo zebrane i będziemy to zlecać wykonanie uzupełniające. Uzupełniające zaznacza po większości. I to są nie domy przy ulicy, tylko tak zwane przysiłki różne kierunkowe, także jeśli ktoś tego nie zrobił, a coś widzi, mówię o tych nowych sołtysach, to pana Piotra Kierowicza bardzo proszę o zgłaszanie, byśmy to jeszcze uzupełnili. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Proszę pytania ze strony państwa radnych do panów burmistrzów. Nie widzę, zwracam się do sołtysów. Również nie widzę. Bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Infrastruktury dotyczące dróg. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, może tak, ta opinia, bo to jest stan dróg publicznych, ale jakbyśmy mieli opiniować sam stan dróg publicznych, to ona byłaby negatywna tak naprawdę oprócz dróg wojewódzkich. My w Gdańską opinię kierujemy się tym, co było w planie i co zostało zrobione, bo w innym przypadku zawsze te opinie byłyby negatywne, a to no, współpracujemy ze sobą, niektóre plany nam wychodzą, niektóre nie, ale jeżeli chodzi o ten rok 2018, Komisja Infrastruktury i Budżetu wydaje pozytywne opinie dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. To nie chodzi o sam stan dróg, ale chodzi o to, co było zamierzone i zrobione. Jakie środki były? Jakie środki były, tak, bo to jest wszystko ważne. Nie da się, no wiadomo, no, tak naprawdę 1/4 dróg w powiecie jest naszych. Jeżeli tak budżet się rozkładał, to by było idealne. Dziękuję bardzo. Jeszcze poproszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju. Panie przewodniczący, wysoka rado, zaproszeni goście. To, co mój kolega powiedział, komisja również tutaj rozpatrywała stan dróg i no wiadomo, że każdy z nas słyszymy, jak to jest. No, są fatalne, w większości są fatalne, no drogi wojewódzkie mają trochę większe pieniądze, jest ich nieduże odcinki, bo to jest trochę ponad 54 km i tutaj są takie, no powiedzmy sobie, w stanie w większości dobrym, a powiedzmy, że tam miejscami jest no, takie to zawalające. Ale już tak biorąc to, co żeśmy tutaj rozmawiali, zresztą z dyskusji wynika, że drogi powiatowe, ale również i nasze gminne, no, mają różne doliczenia i są niektóre naprawdę w tragicznym stanie i oburzają nas. No ale sami wiemy, że to tak jak w budżecie domowym, no się musimy zdecydować albo jedno, albo drugie, bo mamy tak cienki portfel. Komisja w zasadzie, tak jak tu mój kolega powiedział, miała w zasadzie no, zaangażowanie tutaj możliwości jednostek i realizację tego i wydała komisja tutaj opinię pozytywną. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować panu kierownikowi, panu dyrektorowi za udział w sesji. Te wszystkie materiały, te wszystkie informacje, które i zapytania ze strony radnych i zapytania ze strony sołtysów na pewno będą brane pod uwagę zarówno przez sądy, tak przez zarząd powiatu, jak również no, będą wskazówkami dla państwa, pana kierownika, pana dyrektora, gdzie co jest do wykonania i w miarę możliwości środków prosilibyśmy o branie tego pod uwagę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panom za udział w sesji. Zrobimy sobie przerwę. 10-minutowa przerwa. Dziękuję bardzo. Zapraszam sołtysów, panie i panu sołtysów do sali ślubu na zrobienie fotki. Dobrze, bardzo proszę.
Thank you.